Gilbert Cate Chesterton Lustro pana sędziego Czyta Jacek Starzy przyjaciele, James Buckshaw i Wilfred Underill, lubili wieść długie rozmowy, spacerując nocami po cichym i wymarłym na pozór labiryncie ulic rozległego przedmieścia, gdzie obydwaj mieszkali. Pierwszy, rosły. Ciemnowłosy. Pogodny jegomość o krótko przystrzyżonych czarnych wąsikach był detektywem policyjnym. Drugi, szczupły blondyn o suchej, nerwowej twarzy, z amatorstwa interesował się detektywistycznymi zagadkami. Czytelnicy powieści kryminalnych, opracowanych na ściśle naukowych podstawach, doznają nielada wstrząsu na wiadomość, że najczęściej zawodowie co rozprawiał, amator zaś słuchał. I to z przykładnym szacunkiem. W powieściach o naszym i tylko naszym fachu, mówił bakszał, wychodzi się na ogół z założenia, że policjant nie ma racji. Ostatecznie nikt nie pisze o fryzjerze, który nie potrafi strzyc włosów i musi korzystać z pomocy klienta, ani o dorożkarzu, co daje sobie radę z lejcami dopiero wówczas, gdy pasażer wyłoży mu filozofię powożenia. Nie przeczę i nie przeczułem nigdy, że mamy skłonność do poruszania się utartym szlakiem. Albo innymi słowy, spotykają nas niepowodzenia przy stosowaniu sztywnych zasad. Główny błąd autorów powieści kryminalnych polega na tym, że nie pozwalają nam nawet stosować sztywnych zasad. Sherlock Holmes, wtrącił Underill, byłby niewątpliwie zdania, że sam trzymał się ściśle zasad logiki. I miałby słuszność, zgodził się policjant, ale mnie chodzi o technikę działania zbiorowego o coś zbliżonego do pracy sztabu w wojsku. My gromadzimy informacje. Czy to niedopuszczalne w powieściach kryminalnych? Zapytał amator. Jakby to powiedzieć? Zastanówmy się nad pierwszą lepszą urojoną historyjką o Sherlocku Holmesie i urzędowym detektywie, inspektorze Lestrade. Sherlock odgadnie zapewne, że człowiek całkiem mu nieznany, który przechodzi jezdnie, jest cudzoziemcem. Gdyż odruchowo zwraca uwagę na ruch prawo, a nie lewostronny. Jestem głęboko przekonany, że Sherlocka stać na takie spostrzeżenie niedostępne dla inspektora Lestrade. Ale pisarze z reguły przemilczają fakt, że policjant często wie to, czego nie umie wywnioskować. Lestrade może wiedzieć, iż szów nieznajomy jest cudzoziemcem, po prostu dlatego, że wydział śledczy ma na oku wszystkich cudzoziemców i dodałbym, nie tylko cudzoziemców. Jako policjant cieszę się, że policja wie tak dużo, bo każdy lubi solidną robotę w swoim fachu. Lecz jako obywatel zastanawiam się chwilami, czy policja nie ma zbyt rozległych informacji. Nie twierdzisz chyba poważnie, zawołał z niedowierzaniem Underil, że wiesz wszystko o obcym ci przechodniu na obcej ulicy. Niech teraz wyjdzie ktoś z tamtego, na przykład domu. — Będziesz miał o nim kompletne informacje? — Powinienem mieć, jeżeli to wyjdzie właściciel lub dzierżawca — odparł policjant. Tamten dom zajmuje literat anglo-rumuńskiego pochodzenia. Stale mieszka w Paryżu. Obecnie bawi tutaj ze względu na jakąś swoją sztukę teatralną. Nazywa się Osricorm. To taki na wskroś nowoczesny poeta, jak mi się zdaje, piekielnie trudny do zrozumienia. No, dobrze, powiedział Underil. Ale co powiesz o innych mieszkańcach ulicy? Wysokie mury, domy ukryte w głębi rozległych ogrodów. Mnie wszystko wydaje się tu obce, dziwne, bezimienne. Co możesz wiedzieć o tych ludziach? Coś niecoś wiem, odpowiedział skromnie bakszą. Teraz idziemy wzdłuż muru posesji której właścicielem jest Sir Humphrey Gwain, bardziej znany jako sędzia Guein. To stary prawnik, który podczas wojny zyskał niemały rozgłos dzięki procesom szpiegowskim. Następny dom należy do bogatego fabrykanta cygar. Facet pochodzi z Ameryki Południowej. Jest diabelnie śniady i wygląda na Hiszpana, nosi jednak czysto angielskie nazwisko Buller. Dom po przeciwnej stronie. Słyszałeś hałas? Coś słyszałem, odparł amator, ale słowo daje nie mam pojęcia. Co by to mogło być? A ja mam pojęcie podjął żywo detektyw. Dwa strzały z rewolweru dużego kalibru i krzyko: Pomoc. Hałas powstał w ogrodzie sędziego Guayne, w tym raju praworządności i spokoju. Spojrzał w prawo i w lewo. Jedyna brama znajduje się przy równoległej ulicy o pół mili stąd. Szkoda, że mur nie jest trochę niższy albo ja trochę lżejszy. Ale trudna rada, trzeba spróbować. Tam dalej mur jest niższy, zawołał Deril. Widzisz, bakszą, A to drzewo może nam pomóc. Pobiegli do miejsca, gdzie mur obniżał się, jak gdyby zapadł w ziemię. Korona kwitnącego drzewa owocowego wychylała się z tajemniczego ogrodu i pięknie połyskiwała w świetle ulicznej latarni. Bakszą chwycił zwisającą gałąź i zwinnie przerzucił nogi przez niską ścianę. Po chwili dwaj przyjaciele stali po kolana w zielsku, rosnącym obficie pod murem na krańcach posesji. Ogród sędziego Głęb przedstawiał nocą osobliwy widok. Rozciągał się szeroko na pustkowiu. W cieniu wysokiego, ciemnego domu, ostatniego w rzędzie zabudowań przedmiejskiej ulicy. Dom tworzył naprawdę czarną plamę, gdyż wszystkie okna, przynajmniej od tej strony, miał nieoświetlone i zasłonięte żaluzjami. Za to ogród, który leżał w cieniu i powinien być istnym siedliskiem mroków, połyskiwał tu i ówdzie barwnymi światełkami, jak gdyby dogasały w nim ognie sztuczne lub gwiazdy olbrzymiej rakiety spadły między drzewa. Oddalając się od muru, Bakshow i Underil spostrzegli kilkanaście kolorowych żarówek, rozwieszonych na gałęziach niby owoce klejnoty z baśni o Alladynie. Najbardziej wszakże zastanowił ich blady blask, dobywający się z niewielkiej okrągłej sadzawki, jak gdyby pod taflą wody płonęły lampy. Co znaczy ta iluminacja? Zdziwił się Underil. Czy pan sędzia wydaje przyjęcie? Nie odparł bakszą, to jego konik, pasja, której najchętniej folguje w samotności. Lubi bawić się miniaturową elektrownią zainstalowaną w tamtym pawilonie czy wiejskim domku, gdzie też zazwyczaj pracuje i przechowuje swoje archiwum. Buller, jego dobry sąsiad i dobry znajomy, twierdzi, że nie należy nachodzić hempreja, kiedy na drzewach migocą kolorowe światła. Uważa je za swego rodzaju czerwone światło, sygnał alarmowy, dopowiedział Underil. Wielki Boże, tym razem to naprawdę sygnał alarmowy, zawołał detektyw i co tchu skoczył w stronę połyskującej wody. Amator pobiegł za nim i wnet zobaczył to, co zobaczyć musiał opalowy pierścień na stromym brzegu sadzawki. Otaczające ją niby a czapa księżyca był przecięty dwiema ciemnymi krechami. Krechy te okazały się niebawem parą długich, odzianych w czarne spodnie nóg kogoś, kto wpadł do sadzawki i leżał głową w wodzie. Prędzej! Prędzej! krzyknął bakrzą To mi wygląda na... Koniec zdania rozpłynął się w powietrzu, gdyż policjant biegł i sił w nogach i, przecinając szeroki... Fantastycznie oświetlony trawnik zbliżał się prosto niby strzała do sadzawki i nieruchomej czarnej postaci. Underil śpieszył za nim wytrwale, lecz po chwili stanął jak wryty. Bakszą zawrócił nagle pod kątem ostrym i pomknął w stronę mroków, co zalegały w pobliżu domu. Amator nie mógł zrazu pojąć tej zmiany kierunku, usłyszał jednak w gęstym cieniu szarpaninę i kilka soczystych przekleństw. Niebawem zaś bakszą wywlókł na trawnik szamoczącego się niskiego mężczyznę o płomienno rudych włosach. Człowieków próbował zapewne umknąć pod osłoną domu, gdyby bystre ucho policjanta złowiło szelest nie niż trzepotanie ptactwa wśród zarośli. Underil odezwał się bakszą. Skoczno, zobacz, co się dzieje nad sadzawką. A ty coś za jeden. Michael Flut, odpowiedział zwięźle jeniec. Był to niezwykle chude człeczyna o haczykowatym nosie, za dużym w stosunku do twarzy, której bezbarwna, pergaminowa cera dziwnie kontrastowała z jaskraworudą czupryną. Nie mam z tym nic wspólnego, ciągnął. Znalazłem go nad sadzawką. Leżał martwy. Okropnie się wystraszyłem. Przyszedłem tylko po to, żeby uzyskać wywiad dla prasy. Czy zgłaszając się po wywiad do znanej osobistości, władzi pan zazwyczaj przez mur ogrodowy, rzucił detektyw i z posępną miną wskazał ślady stóp widoczne na ścieżce i kwiatowych grządkach? Jegomość podające się za fluda zrobił posępną minę Dla reportera murni jest najgorszą drogą, powiedział. Na próżno dobijałem się do bramy. Służący wyszedł. Skąd pan wie, że wyszedł? zapytał podejrzliwie bakrzą. Ponieważ odparł flut z niemal nadludzkim spokojem, nie ja jeden wlazłem tutaj przez mur ogrodowy. Z tej samej drogi pan skorzystał prawdopodobnie, a służący na pewno. Przed chwilą widziałem, jak przesadzał mur po tamtej stronie ogrodu, niedaleko bramy. Czemu, u diabła, nie wszedł bramą, rzucił podchwytliwie bakszą? Nie wiem, odrzekł flut. Pewno dlatego, że brama zamknięta. Lepiej niech pan zapyta jego, nie mnie. O, właśnie skrada się w stronę domu. Istotnie, w kolorowych blaskach na trawniku majaczył drugi niewyraźny kształt, krępy mężczyzna o zbyt dużej głowie, ubrany w szkarłatną kamizelkę. Która była najbardziej zwracającą uwagę częścią mocno znoszonego liberyjnego stroju. Chyłkiem i śpiesznie zmierzał w stronę bocznych drzwi domu i stanął dopiero na donośne wezwanie policjanta. Następnie zbliżył się niechętnie, ukazując płaska, żółtawą twarz o jak gdyby azjatyckich chrysach, twarz pasującą doskonale do tych kruczo włosów. Bajkrzą zwrócił się ostro do fluda. Ma pan w Londynie kogoś, kto może stwierdzić pańską tożsamość? Niewielu takich znajdę w całej Anglii, odburknął rudzielec posępnym tonem. Dopiero co przyjechałem z Irlandii. Tutaj znam tylko jednego księdza od świętego Dominika. Księdza Brauna. Obydwu wam nie wolno opuszczać tej posesji, powiedział detektyw i dodał pod adresem służącego. Ale ty możesz pójść do domu. Zatelefonuj na plebanie świętego dominika i poproś, żeby ojciec Braunę przyszedł tu zaraz, z łaski swojej. Tylko, rozumiesz, bez głupich kawałów. W czasie gdy energiczny policjant dozorował potencjalnych zbiegów, jego towarzysz stosownie do otrzymanych instrukcji szybko dotarł na miejsce zbrodni. Wyglądało ono dziwacznie i gdyby nie tragizm sytuacji, sceneria zaskakiwałaby swą fantastyką. Nieboszczyk, bo na pierwszy rzut oka widać było, że czarno ubrany mężczyzna nie żyje. Górną częścią ciała leżał w sadzawce, gdzie sztuczne oświetlenie otaczało jego głowę jak gdyby szyderczą aureolą. Twarz miał szczupłą, ponurą, czaszkę nagą, a rzadkie ciemnoszpakowate loki wiły się dokoła łysiny niby stalowe obręcze. Chociaż kula trafiła w skroń i spowodowała pewne zniekształcenia, Underil poznał zapamiętane z licznych portretów rysy Serham Preyaguein. Trup miał na sobie strój wieczorowy, a jego rozrzucone nogi, długie, czarne, pajęczo cienkie, przekreślały stromy brzeg, z którego upadł. Krew ciekła z rany bardzo wolno i w połyskującej wodzie kreśliła szatańskie arabeski, wijące się niby węże i podobne nieco do przezroczystej purpury. Co maluje obłoki o zachodzie słońca? Underil nie wiedział, jak długo stał zapatrzony w makabryczny widok. Nagle odwrócił głowę i nad sobą na brzegu sadzawki zobaczył grupę złożoną z czterech osób. Naturalnie był przygotowany na spotkanie z przyjacielem i jego irlandzkim jeńcem, a dzięki szkarłatnej kamizelce rozpoznał od razu służącego. Ale czwartą postać cechowało groteskowe dostojeństwo. Które w szczególny sposób pasowało do całego źle dobranego towarzystwa. Niski, krępy jegomość, o twarzy pod kapeluszem podobnym do czarnej aureoli, był niewątpliwie duchownym. Underhill odgadł to łatwo, lecz w tej samej chwili przypomniał sobie dziwaczny czarny drzeworyt umieszczony na ostatniej stronie starego wydania tańca śmierci i zauważył pewne podobieństwo. Potem usłyszał głos detektywa, który mówił, bardzo się cieszę, że ksiądz stwierdził tożsamość tego człowieka, proszę jednak mieć łaskawie na względzie, że to uwalnia go od podejrzeń. Naturalnie, nie utrzymuję, że jest winien, ale w każdym razie do ogrodu wszedł w sposób niewłaściwy. Ja osobiście utrzymuję, że nie jest winien, ale oczywiście mogę się mylić, odpowiedział niski duchowny, dziwnie bezbarwnym tonem. Dlaczego ksiądz uważa go za niewinnego? Właśnie dlatego, że do ogrodu wszedł w sposób niewłaściwy. Ja przybyłem tutaj w sposób właściwy, ale, jak mi się zdaje, nie zrobił tego nikt więcej. Wszyscy lepsi ode mnie korzystali z drogi właśnie przez mur. Co ksiądz rozumie przez sposób właściwy? zapytał detektyw. HM. Ksiądz Braun spojrzał na niego z niezmąconą powagą, po prostu frontowymi drzwiami. Proszę mi wierzyć, często wchodzę do domów frontowymi drzwiami. Bardzo przepraszam, obruszył się bakszą, ale sposób, w jaki ksiądz tu przybył, nie ma wielkiego znaczenia, chyba że ksiądz chce przyznać się do morderstwa. A jednak, podjął łagodnie duchowny sposób, w jaki przybyłem, ma pewne znaczenie. Wszedłem frontowymi drzwiami, miałem więc sposobność zobaczyć coś, czego, jak sądzę, nie widział nikt z tu obecnych. Zdaje mi się, że to ma pewien związek z morderstwem. Co ksiądz zobaczył? Wielki nieporządek. Ogromne lustro rozbite, palma przewrócona, a donica potłuczona tak, że skorupy poniewierają się po podłodze. Pomyślałem zaraz, że w halu musiało się wydarzyć coś szczególnego. Słusznie, burknął policjant po chwili. Ten wielki nieporządek musi mieć jakiś związek z morderstwem. A jeżeli jest tak istotnie, ciągnął dobrotliwie ojciec Braun. Z morderstwem nie może mieć nic wspólnego pan Michael Fluth, bo do ogrodu wtargnął przez mur, w sposób zupełnie niewłaściwy. I w ten sam sposób zamierzał opuścić posesję. Ta niewłaściwość stawia go poza podejrzeniami o morderstwo. Chodźmy do domu, uciął dyskusję bakrzą. Śpiesząc wraz z całą grupką zasłużącym, który otwierał pochód, w stronę bocznych drzwi, policjant został parę kroków w tyle i szepnął do przyjaciela. Nie podoba mi się ten fagas. Podał nazwisko Green. A wygląda na cudzoziemca. Cóż, nie ulega wątpliwości, że to jest naprawdę służący sędziego boda bodaj jedyny służący w domu. Ale, co dziwniejsze, Green kategorycznie twierdzi, że jego pan żywy czy umarły nie mógł być w ogrodzie. Podobno udał się wieczorem na wielki bankiet palestry i miał wrócić późną nocą. Tym Green usprawiedliwia swoje wymknięcie się z domu. Ciekawe. Powiedział Underhill. A czym usprawiedliwia swój szczególnie dyskretny powrót? Niczym, co trzyma się kupy, odparł detektyw. W ogóle nie bardzo go rozumiem. Mam wrażenie, że się czegoś lęka. Niebawem wszyscy weszli przez boczne drzwi i stanęli w obszernym hallu który zajmował całą jedną stronę domu. Frontowe drzwi zakończone były półkolistym oknem o staroświeckim deseniu z kolorowych szybek. Na dworze szary brzask zaczynał brać górę nad mrokiem. Wstawało mgliste, bezbarwne słońce. Sam hal był rozjaśniony jedynie umieszczonym w rogu starym kinkietem pod tabażurem niemodnego kształtu. Nawet przy tak mętnym świetle bakszą spostrzegł od razu nieporządek, o którym wspomniał ojciec Braun. Wysoka palma o długich, wachlarzowatych liściach leżała przewrócona, a szczątki ciemnoczerwonej donicy zaścielały dywan, zmieszany z blado połyskującymi tafelkami lustra, którego prawie pusta rama wisiała na ścianie w głębi ślepego korytarza. Pod kątem prostym do tego zagłębienia, a na wprost bocznych drzwi ciągnął się drugi korytarz, wiodący w głąb domu. W pobliżu jego końca znajdował się telefon, a dalej przez uchylone drzwi widać było półkę pełną grubych, oprawnych w skóra książek, świadczących, że tam mieści się gabinet sędziego. Buckshaw długo obserwował przewrócona palmę i leżące u jego stóp skorupy. Ma ksiądz słuszność, powiedział wreszcie. Toczyła się tu walka. Na pewno walka między starym Gwaine'a a jego mordercą. Odniosłem wrażenie, iż w halu musiało się wydarzyć coś niezwykłego, odparł skromnie ojciec Braun. Oczywiście, przyznał żywo detektyw. Nie trudno nawet zgadnąć, co się wydarzyło. Ktoś wszedł frontowymi drzwiami i natknął się na gospodarza. Prawdopodobnie sam Gwain mu otworzył. Wywiązała się śmiertelna walka. Być może przypadkowy wystrzał stłukł lustro. Chociaż mogło to również zrobić uderzenie pięścią lub kopnięcie. Potem Gwain wyrwał się jakoś i uciekł do ogrodu, a morderca wybiegł jego śladem i nad sadzawką zastrzelił swoją ofiarę. Wydaje mi się, że z miejsca zrekonstruowałem jasno przebieg zbrodni, lecz naturalnie trzeba zajrzeć i do innych pokoi. Ale w innych pokojach nie odkryto nic ważnego. Jedynie w gabinecie pana domu, w szufladzie biurka Backshaw znalazł naładowany pistolet i pokazał go ze znaczącą miną. "Wygląda na to", powiedział, "że stary spodziewał się czegoś. Dziwne tylko, że nie zabrał broni, kiedy szedł na spotkanie gościa." Z biblioteki wszyscy wrócili do hallu i skierowali się w stronę drzwi frontowych. Ojciec Brown błądził dokoła obojętnym wzrokiem. Zblakła tapeta o monotonnym szarym wzorze pokrywała ściany obu korytarzy i zdawała się podkreślać zakurzony i niegustowny przepych parów czesnowiktoriańskich ozdób, zielony grynszpan pochłaniający brąz kinkietu i szczerniałe złotoramy rozbitego lustra. Ludzie powiadają, odezwał się duchowny, że stłuczenie zwierciadła to zła wróżba. Ale tutaj wszystko wygląda złowróżbnie. Nawet w umeblowaniu jest coś. Dziwne, przerwał mu bakszą. Zdawałoby się, że frontowe drzwi powinny być zamknięte na klucz, a otwarły się za pociśnięciem klamki. Nie otrzymawszy odpowiedzi, wyszedł z towarzyszami do ogródka od ulicy. Był to wąski, obsadzony bez wdzięku pas grządek kwiatowych, ograniczony z jednej strony sztywno strzyżonym żywopłotem z przejściem wyciętym po środku. W tej wnęce niby w zielonej piwnicy niewyraźnie rysowały się nadwerężone stopnie schodów. Ksiądz Braun ruszył żywawo w tym kierunku, nachylił się i zniknął. Po chwili jego spokojny głos zadźwięczał w górze, jak gdyby prowadził z kimś towarzyską pogawędkę na czubku drzewa. Policjant zdziwił się i pośpieszył śladem duchownego, aby przekonać się. Że osobliwie zamaskowane schody wiodą na platformę podobną do urywającego się nagle mostku. Platforma sięgała narożnika domu i, górując nad mrocznym, rozległym ogrodem, odsłaniała widok na barwną iluminację. Zapewne była to jakaś niedokończona budowla, ozdoba architektoniczna w wyszukanym stylu, taras na arkadach nad gazonem lub coś w tym rodzaju. W każdym razie bakrzą był zdania, że przyłapanie kogoś w takiej kryjówce bez wyjścia i to w porze między nocą a brzaskiem daje niemało do myślenia. W danym jednak momencie nie interesował się szczegółami. Interesował się osobnikiem przychwyconym na platformie. Mały człowieczyna w jasno garniturze stał odwrócony plecami. Jedyną nadzwyczajną cechę jego bardzo zwyczajnej sylwetki stanowiła bujna czupryna, tak jaskrawo-żółta jak kwiat olbrzymiego słonecznika. Wysoko sterczące włosy wyglądały bez przesady niby złocista aureola, to też na skutek tego skojarzenia twarz, którą nieznajomy wolno i niechętnie zwrócił w stronę nowo przybyłych, wywarła prawem kontrastu wstrząsające wrażenie. Pod aureolą winno znajdować się oblicze o klasycznym owalu i łagodnym, anielskim wyrazie. Ale ta twarz była postarzała, przeorana z marszczkami, ozdobiona bardzo wydatną dolną szczęką i krótkim, płaskim nosem, przypominającym złamany nos boksera. O ile mi wiadomo, panorm, głośny poeta, odezwał się ksiądz tak spokojnie, jak gdyby dokonywał prezentacji w salonie. Kimkolwiek by był, zawołał detektyw, musi pofatygować się i łaskawie odpowiedzieć na kilka pytań. Pan Osricorn, poeta, nie był mistrzem słowa, gdy przyszło mu odpowiadać na pytania. Zarówno w starym ogrodowym zakątku obrzasku dnia, który począł spowijać gęsty żywopłot i urywający się nagle most, jak i później, w rozmaitych stadiach coraz to groźniejszego dlań śledztwa, odmawiał wszelkich wyjaśnień. Powtarzając jedynie, że chciał odwiedzić Sercham Preaguayna, ale nie zrobił tego, ponieważ nikt nie reagował na dzwonek. Kiedy zwracano mu uwagę, że drzwi były właściwie otwarte, wydawał nieartykułowane pomruki, a na dyskretne wzmianki o niezwykle spóźnionej porze odpowiadał sapaniem. Jego skąpe zdania były niejasne, gdyż udawał, że prawie nie zna angielskiego, albo naprawdę znał język bardzo słabo. Mimo wszystko, wszakże można było wywnioskować, iż pan Ostrikorum hołduje destrukcyjnym, nihilistycznym poglądom, które, zdaniem osób zdolnych do zrozumienia jego wierszy, wyrażał również w całej działalności poetyckiej. A zatem jego nieporozumienie czy kłótnia ze starym sędzią mogły wynikać na podłożu anarchistycznym. Wszyscy wiedzieli, że Gwain cierpiał na pewnego rodzaju manię prześladowczą i ostatnio wszędzie węszył bolszewickich szpiegów, podobnie jak dawniej niemieckich. Tak czy inaczej, pewne wydarzenie, które zaszło w kilka minut po ujęciu Orma, utwierdziło Bakshowa w przekonaniu, iż sprawy należy traktować serio. Tak się dziwnie złożyło, że, wyszedłszy z bramy na ulicę, detektyw, ksiądz i trzej podejrzani spotkali jeszcze jednego sąsiada. Pan Buller, fabrykant cygar, właściciel najbliższej posesji i znany hodowca storczyków, zwracał uwagę śniadą twarzą o przebiegłym wyrazie i rzadkim okazem ulubionego kwiatu w butonierce. Nie mało zdziwił całe towarzystwo, gdy powitał poetę w sposób naturalny, niemal tak, jak gdyby spodziewał się go ujrzeć. O, znów się spotykamy! zawołał. Widać uciął pan niezłą pogawędkę ze stary Sir Humphrey Gwayn nie żyje, oznajmił Bakshow. Ja prowadzę śledztwo i muszę prosić pana o wyjaśnienia. Buller stanął pod słupem ulicznej latarni, jak wryty. Wstrząsnęła nim zapewne niespodziewana wiadomość. Przez chwilę ognik jego cygara rozżarzał się i przygasał, ale twarz była pogrążona w cieniu. Kiedy odezwał się, głos miał zupełnie zmieniony. Chciałem tylko powiedzieć, że dwie godziny temu przechodziłem tędy i koło bramy spotkałem pana Orma. Szedł w odwiedziny do Serhampreja. A teraz twierdzi, podchwycił detektyw, że nie widział się z nim ani nawet nie był w domu. Długo stał na progu, wyraził swoje zdanie buller. Długo, przyznał ojciec Braun. A łaskawy pan równie długo stał na ulicy? Nic podobnego. Obruszył się fabrykan cygar. Byłem u siebie. Pisałem listy. Teraz wyszedłem drugi raz, żeby je wrzucić do skrzynki pocztowej. Wszystko to będzie pan musiał opowiedzieć później. Zaznaczył bakszał. Na razie dobrej nocy, albo raczej pomyślnego dnia.